Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karl i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Outriders. Przyznam, że chciałem powtórzyć ten moment, aby zobaczyć, czy można jakoś tego zwierzaczka poklepać po plecach, ale nie. Wygląda na to, że zawsze nam ucieknie. Jakbyśmy się nie starali, jakbyśmy się nie skradali i delikatni nie byli, no to... No właśnie, nie ma go. Uciekł. A może uciekł, bo się czegoś przestraszył i dobrze by było wiedzieć, czego i my powinniśmy się tutaj obawiać. Hej, Cuthbert, masz coś? Sygnał sondy to głównie hałas. Namierzyłam źródło. Tam. Mam nadzieję, że macie kalosze. Jakubie, inna planeta, ten sam syf. Oczywiście. Kawał zło. Też. Elektronika wysiada! Ciężarówki padły, idziemy pieszo. Żołnierzu, masz się skupić na szyrze. Jasne? Bądźcie czujni, ruszamy! Udławiłeś się własną śliną? Wszystko gra. Jezu! Zabrać go na statek! Uprzedźcie medyków! Co się dzieje? Hej, zachodźcie! Cholera jasna. Tanner, zauważyłem sondę. Widzę jakiś ruch. Sprawdzę to. Taki mocny klimat Death Stranding, jeżeli chodzi o te czarne plamy. Natknęliśmy się na potencjalne zagrożenie biologiczne. Proszę o kwarantannę w bazie. Cholera, Tanner! Uprzedzałem, że jeśli coś spieprzycie, osobiście odpowiadam za to lądowanie, a wy tu sobie... Maxel! Kurwa! Oddział drugi! Zostańcie na pozycji! Jedziemy do was! Przygotujcie namiot medyczny na wypadek jakichś problemów! Wygląda trochę tak, jakby te problemy mogły się pojawić. Szukam zaginionej sondy. Jak tam Skarsted? Wygląda kiepsko. Wiecie już, czym jest ta czarna maź? Jakiś rodzaj saprofitów albo grzyb? Musiałabym zabrać próbki. My tu mamy nie gorszą od nich zabawę. Chociaż tak, przybycie na nową planetę, ile tu by było próbek roślin, zwierząt, minerałów. Cześć, Kruszynko, chcesz paprotkę? Chyba nie. Ale wygląda jakby... Głównym składnikiem diety tego stworzenia był ołów, więc... Nakarmijmy to. Póki takie... takie chętne do... spotkania. A możemy strzelać i od razu rolować? Chyba aż tak dobrze nie ma. Jakie to się szybkie zrobiło? A to zaledwie początek. Zaatakowała mnie jedna z tych dziwnych krów. Co się doprowadziło do szału. Musiałem ją zabić. Uważajcie. Rozumiem. A teraz pośpiesz się i znajdź tę sondę. Tanner, znalazłem.
Dobra robota. Bierz dyski i wynoś się stamtąd. Zaraz, chwileczkę. To jest w trybie retransmisji. Tanner, źródłem sygnału nie jest sonda. To spoza strefy poszukiwań, z innego miejsca planety. To niemożliwe! Nikogo innego tam nie ma. Zabezpiecz dysk twardy. Przeanalizujemy sygnał w bazie. Rozumiem. Cholera! Coś go niszczy, Tanner. Podaj częstotliwość. A częstotliwość nośna to 9, 7 i... Tanner? Słyszysz mnie? Szlak. Tanner? Tanner? Coś bardzo dziwnego się tutaj odpieprza. To się skurwa. Świetna planeta do życia! Zdecydowanie! Tanner, co się dzieje? Tanner! Kolejna burza! Tu kapitan Tanner! Kod czerwony! Wstrzymać lądowanie! Powtarzam! Wstrzymać lądowanie! Patrzmy! Słyszysz mnie! Mój Boże! Za tobą! Uciekaj! Tylko uciekaj! No już! Pomóż mi! Ponieśliśmy wiele ofiar. Możliwe jest skażenie. Potrzebuję kwarantanny w bazie. Rozumiesz? Szlak. Co się stało? Maxwell, co to ma kurwa być? A na co wygląda? Sierżancie, trzeba koniecznie zacząć kwarantannę i utrzymać lądowisko. Cokolwiek powiedzieli nam o tej planecie, mylili się. Pojawiła się anomalia. Jak wylądujemy, wszyscy zginą. Nie można już go wstrzymać. Na to jest za późno. Nie mamy się dokąd udać. Tanner! Potrzebna pomoc! Potrzebujemy medyków! Wezwać ich! Szybko! Nie, stać! Oni są skażeni! Zamknąć ich! To jest rozkaz! Od zawsze byłeś dupkiem! Rozejrzyj się! Tu są ludzie, którzy potrzebują pomocy medycznej! Zabierajcie się do pracy i róbcie co trzeba! Inaczej kurwa! Nie! Ogarnąć to!
Już! I spalcie, kurwa, te ciała! Dzień dobry, kolego. Dobrze, że chociaż broń nam zostawili do zabawy dalszej. I możemy trochę poćwiczyć na żywym celu. Podobno taki lepszy, tak? Jeżeli chodzi o... O szkolenie. Chociaż tutaj też coś, co istotne, warto czasem broń dostosować do przeciwnika, tak? To może i w ten sposób działać. Mamy strzelby jeszcze do przetestowania. No i pięknie. Tylko czemu tutaj tak głośno pada? Co z tym miejscem jest nie tak? Oprócz tego, że jakieś anomalie i inne dziwne rzeczy kręcą nam się po okolicy. A! Wróć do ciężarówki. No to biegiem marsz? Może niekoniecznie, bo... Spójrz na swój ekwipunek. Chętnie. I tu możemy właśnie taki trochę vibe Destiny czy The Division. Podmiana broni na coś lepszego, często też z dodatkowymi efektami, co jest bardzo świetne, ponieważ tych efektów jest naprawdę mnóstwo, a co więcej, docelowo można niektóre ze sobą łączyć. I daje to naprawdę fajny obraz tego, co można tu wykombinować na polu bitwy. No ta broń wybuchowa, coś epickiego, coś ładnego. No, Jakub, nie patrz. Maxwell ustawił barykady. Zamierza wszystko spalić. Czemu? Żeby mógł przedstawić swoją wersję o tym, jak Outriderzy wszystko spierdolili. Trzeba go zabić. Zaraz, czekaj. Maxwell to jedyna osoba, która może odwołać lądowanie. Musisz mu przemówić do rozsądku. To już nie czas na przemawianie do rozsądku. Chyba, że przy użyciu łowiu. Ale to musimy niestety bliżej niego podejść. Zobaczmy może tak, żeby nie było, że cały czas tylko jedna broń. Jak strzelba działa? Ona nie będzie tak bardzo wysadzała tych ludzi. Chociaż może. Może. Też w jakimś stopniu. O! Przydałyby się granaty. A można było, w sumie trochę za późno. Można było go postrzelić w momencie, gdy rzucał, to może byśmy jakiś użytek z tego jeszcze zrobili. No, na tym dystansie strzelba niestety nie spisuje się tak dobrze. Ja mam to w grach, że lubię jednak trzymać przeciwników na dystans. Rzuciłeś na granat innym? Zmieńmy to. Więc taka broń jak ta tutaj spisuje się idealnie. Przyznam, że sterowanie na padzie jest też bardzo wygodne. Nie wiem, czy mamy jakieś wspomaganie, bo wyjątkowo dobrze idzie na ten moment, ale zobaczymy, co się stanie, jak tylko trafimy na większego przeciwnika. Oj! Zabić zdrajców! Zabić ich na miejscu! Za chwilę będziemy obserwować. Uciekł! Sam Maxwell. Albo przyszedł wręcz. No szkoda, że nie szło go wybić jakoś z rytmu, jeżeli chodzi o to rzucanie granatem. Dałem wam rozkaz. Nie za bardzo jest komu rozkazywać teraz. Dobra. Osłona! Najgorzej, że jak ładujemy broń, mam wrażenie, że nie mogłem przełączyć się w tryb osłony, ale cóż. Słuchaj, musimy pogadać na temat planu ewakuacji. I to jest to, co wspomniałem, że trzeba jednak w miarę skutecznie korzystać z tych osłon, bo inaczej no różnie ta walka może wyglądać. Pogadajmy, panie Maxwell. Zrób to należy! Wydaj rozkaz! Natychmiast opóźnij pieprzone lądowanie! Za późno! Hej ty! Ty też! Pomóżcie przy rannych! Muszą być w ambulatorium! Szybko tutaj! No dalej, ruszać się! Chwila. Już prawie jesteśmy. Nic ci nie będzie. To brzmi jak problem osobisty. Rób co trzeba! Co ty wyprawiasz? Umieszczam cię w kryośnie, póki medycy cię nie uratują. Nie żartuj sobie. Już dawno po mnie. Nie jestem dobra w motywowaniu. Ach.
kiedy coś naprawdę się kończy? Wtedy, gdy twoi ludzie opuścili Ziemię? Wtedy, gdy statek kosmiczny rozbija się i płonie? Czy wtedy, gdy twoi kompani Outriderzy giną na twoich oczach? Czy może na widok własnej śmierci? Ale Inok, jak dotąd z tobą nie skończyła. Zawsze powtarzam, trzeba walczyć do końca. Ty, skąd jesteś? Z którego roku? Co? To twoja kapsuła? Gdzie były węzły sieci? Doktorku, nadchodzą, chodźmy. Nie możemy ich tak zostawić, to Outriders... Nie po to tu jesteśmy. Przykro mi. Dupko! Kapitanie, jeszcze jeden! Outrider. Sądziłem, że tacy jak ty wyginęli. Wyginęli? Mogę ci zaraz pokazać! Nadchodzi anomalia! Sprawdźmy, jak szybko biegasz! Do ziemi niczyjej! Jak innych! No dalej, ruszaj się! Idzie burza, ruchy! Gdzie ja tu demo jestem? Zamknij ten cholerny ryj! Hej, żołnierzu! Też jesteś CCA? W ziemi niczyjej musimy się trzymać razem, żeby przetrwać! Przetrwać co? Tę burzę, która usmaży nam dupska! Hej, mieliście stulić pyski do diabła! Jesteśmy! Szybko! Zamknąć się, ale już! Co się kurwa dzieje? Mają odmieńca! Roznosi naszych! Musicie się wynosić! Dokąd? Nadchodzi burza! Myślisz, że odmieńców obchodzi burza? Kurwa, kurwa, kurwa! Jedź drogą z tyłu, przez areszt! Zaraz będzie po nas! Wyrzućmy ich i ukryjmy się! Chcesz pozbawić kapitana zabawy? Do reszty cię po... Uwaga! Nic nie widzę! Pomocę! Co ty robisz? Zostaw mnie! Sudo! Ten człowiek był ranny! A tak będzie lepiej! Bez szarpania! Ruchy, ruchy, ruchy! Ile to już trwa? Co? Ta wojna, ile już trwa? Nie wiem! Odkąd tylko pamiętam! To jest kurwa niemożliwe! Otwierać cholerną bramę! Jazda! Trzymajcie się już prawie! Prawie gdzie? Dokąd nas wieziecie? Nie mogę być... O co ci chodzi do cholery? Dopiero cię obudzili, czy jak? Kriosen! Ja... Dobra, streszczę ci, co trzeba! Wiesz, co znaleźliśmy zamiast raju obiecanego przez Outriderów? Pieprzone kosmiczne burze! Bez schronienia, żywności, wyrzuceni tak jak ludzkie śmieci, podczas gdy całe ECA siedziało sobie w bunkrze! Równo prawda! Nie było tak! Straciliśmy sprzęt! Mogliśmy was zostawić w kryokapsułach, ale nie! Ocaliliśmy was! Wy nie wdzięczne! Ile razy kazałem ci się zamknąć? Ja. Otwarte! Wstrzymać oddech! Witaj w Dolinie Śmierci, Zjebie! Woohoo! Ha ha ha!
To się nie dzieje naprawdę. Wszyscy straciliście rozum. To wszystko to jakieś szaleństwo. Jasne, że tak. Czas, żeby stanąć na ziemi niczyjej. No i koniec gry, a tak naprawdę to początek, ponieważ to tu zmienia się całe nasze życie i mamy wybrać klasę, z jaką dalej pobiegamy. Przyznam, że miałem okazję zagrać każdą z nich i każda ma coś fajnego do wykorzystania. Grając solo, chyba dobrym wyborem byłby niszczyciel, ponieważ jest taki typowy tank. Jedyne, co mi w nim trochę przeszkadza, że ma najmniej takich pokazowych, fajnych dla oka tych swoich możliwości, zdolności, dlatego z niego zrezygnuję, chociaż nie wiem jeszcze, co o tym myśleć. Manipulant, widzieliśmy na materiale sprzed roku, tak dużo elektryczności, tak to przynajmniej wygląda, i takiego działania, zaburzania czasoprzestrzeni, jakieś teleportacje, spowalnianie tego, co dzieje się wokół nas. Świetny support, chociaż no, ma najgorsze statystyki dotyczące zdrowia. Najłatwiej go zabić. Przy czym może jak będziemy ostrożnie grali, to nie jest tak wielki problem. Piromanta? Przyznam, że nad nim najmocniej myślę. Co prawda najmniej grałem piromantą, ale taki no, władca piorunów dobry zarówno na bezpośrednie starcie, jak i na większy dystans, także do gry solo, jak i w ekipie. No taka chyba najbardziej zrównoważona postać, choć mam wrażenie, że będzie też najczęściej wybierana przez innych graczy. I Technomanta, coś co doszło już na sam koniec, jest to postać, która korzysta w dużym stopniu z gadżetów, daleki zasięg, wsparcie, o, to też można zobaczyć, gadżety leczące, gadżety strzelające, znów postać, która ma nieco mniej życia, tak do gry solo, więc wydaje mi się, że będzie też trudniejsza, czy trudniej będzie pokonać przeciwnika jakiegoś większego, bo raczej te gadżety, jakie ma, to wspierające, poprawiające statystyki obrony, życia, no ataku też, ale jak gdyby rozchodzące się na wszystkich sojuszników, a tutaj no musimy przyjąć też, że nie zawsze będziemy mieli z kim zagrać, znaczy z perspektywy serii, bo ogólnie jest matchmaking i można nawet, jeżeli się jest graczem solo, można przejść całą grę solo, można równie dobrze z jakimiś losowymi osobami przechodzić poszczególne misje, co również może być fajne, szczególnie, że jeżeli wykonamy misję na wyższym poziomie trudności, no to dostajemy też większe, lepsze skarby, lepsze broń, lepszą zbroję, czy lepszy pancerz, tak? I bardzo szybko można fajnie rozwinąć postać, a tu każdy poziom daje odczuwalne zmiany. No dobra, przyznam, że do tej pory najmniej grałem piromantą, więc chętnie przetestuję jego, ale zobaczymy, może Anusz w pełnej wersji zmienimy tę postać. Zawsze będzie można stworzyć kolejnego Corleja, który stanie się tym razem na przykład manipulantem, manipulatorem.
Okej, chyba że mielibyście propozycję, aby zagrać kim innym. Witamy w demo. Jakąś tak, takie dobre motywy, dla których miałoby to tak wyglądać. Na przykład jednak manipulator. Nie wiem, czy to kurwa dzieje, ale jestem po złej stronie. Okopów, czy? O kurwa. Samego konfliktu. Okej, skille, tylko jak rozumiem, mamy na ten moment jeden jedyny. Docelowo będziemy mogli mieć 3 naraz przypisane, choć tych jest chyba łącznie 7. Jednak to będziemy musieli za moment sprawdzić, bo nie wiem, czy coś się na przykład po drodze nie zmieniło. Tak, to cały czas opieram swoją opinię gdzieś na tych wersjach testowych. Dobra, weź ich tam przypal, bo nie doczekamy się. Co się ze mną dzieje? Dlaczego? Bardzo pięknie ginę. No to jak widać, trochę tam przyjarane, podpalone i od razu życie do nas wraca, czy przychodzi. Niestety przez tamtą osłonę się nie przestrzelimy. Tu jeszcze... O, ktoś biega. Dobijmy go z broni. No, tam niestety kolega dość daleko stanął. Źle stanął. Osłona ranga pierwsza, okej. Myślę, że to będzie jedna z lepszych umiejętności, jaką tutaj osiągniemy. Tak strzelam mu w te plecki, bo warto też mieć na uwadze, że sama gra daje różne możliwości na pokonanie przeciwnika i część z nich ma słabe punkty, jakieś wybuchowe butle i tego typu rozwiązania. No, myślę, że to nie jest taka żadna nowość w looter shooterach. Ale warto mieć to na uwadze, jak walczymy z przeciwnikiem, bo później różnie może się skończyć. Dobra, chodźcie panowie. Już mi się zaczyna podobać ta pożoga, więc może nie będzie tak źle. Coś tu u góry na nas czeka? Wow! No to średnio wyszło. Niestety jak nikogo nie trafimy, to nie ma czegoś takiego, że o, spoko, spoko, to moc nie została wykorzystana, nie no. Dmuchnąłeś to teraz. Uciekają przede mną? Waż się z konsekwencjami. Dobra, to wygląda jak skrzynka do restoków. Oj, oj, nie restokuj przy granatach. O właśnie, i podnieś przedmioty. No, to nawet nie wygląda jak skrzynka do restoków. To wygląda jak skrzynka z nowym ekwipunkiem. Umiejętności, no i właśnie. A, najgorzej, że walka chyba trwa w najlepsze, więc może nie będziemy teraz tego przeglądali. Tak, zdecydowanie walka trwa w najlepsze. No, urok gry online, tak. Ale na szczęście sama zabawa jest tak trochę podzielona, powiedzmy, na większe, mniejsze areny i na przykład jak pokonamy tu wszystkich przeciwników, powinniśmy mieć chwilę na to, żeby zastanowić się, czy na przykład jakiś inny pancerz nam by bardziej nie pasował, czy inna broń. Chodźcie panowie, bo ja bym chciał zrobić użytek z tej snajperki. Oj tak, oj tak, oj tak, grając solo, tylko że znowu snajperka byłaby pewnie lepsza do obsługi myszką. Oj, nie wyrobię się, tak? No musiał większą czułość pada nastawić. Było blisko, oj, a on nam odpowiedział granatem i tyle, co nas tu widzieli. Okej, mimo wszystko poza zasięgiem. Chociaż nie wiem, czy jako ten taki fajny pyro nie powinniśmy spróbować podejść bliżej. Dajcie nam jakieś gnata. Jednak mimo wszystko próbować ich spalić, tak? Ponieważ jest to dla nas opcja na pozyskanie zdrowia. Bardzo ważna opcja, tak? To warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób każdy z naszych tu towarzyszy może się leczyć, tak? Czy jest tankiem, żeby sobie czasem tego życia nie podbierać, bo przypuszczam... A! Dobra, puszczaj moc! Że może być różnie. Później areny są trochę bardziej zamknięte. Pozwala to na płynniejszą rozgrywkę, tak? Z perspektywy prowadzenia fabuły. Bo tu można by było poczuć pewien chaos. Co prawda są też większe pola bitwy, żeby nie było, że tylko na małych, tak? Ale wydaje mi się, że ten początek jest taki trochę chaotyczny, może tak to się prezentować, więc chciałem uprzedzić, że nie zawsze tak to będzie się prezentować. Boom, headshot. Boom, backshot. W torbę prawie dostał. Kto tam jeszcze ma głowę? Niedobrze. Góra. Nie, niestety tego tam nie dziabniemy, ale mam wrażenie, że ta głowa jest... Otóż to. Bałem się, że jednak coś poszło nie tak. Full contact, full contact. Tym bardziej jak jesteśmy pioruny siarczyste, gromiste. Mimo wszystko fajnie byłoby tu nie zginąć. Kolego, oddaj nam trochę. Oj, oj, ale się wpakowałem. Też trzeba pamiętać, że jako piromanta, tak my się ogniomanta, ogniomantą będziemy.
Uderzając z ręki również podpalamy przeciwnika. Jak przeciwnik jest podpalony, to docelowo ma nam dawać życie, tak? Więc no, warto wykorzystać takie możliwości, jakie daje nam ta klasa. Chociaż myślę, że i po tej walce widać, jak dobrze by było wziąć, zaprosić znajomych do wspólnej zabawy, bo to też, o ile tak wspomniałem wcześniej, gra solo jest możliwa, tak jednak no, znajomy zawsze może nas podnieść, jeżeli padniemy. W przypadku gry solo chyba mamy jeden taki ratunkową pobudkę, o tak to nazwijmy. Ta burza, już to kiedyś widziałem, w lesie, w dniu lądowania. No cóż, no cóż. Te wybuchy, ten zapach siarki, tak? Amunicja uzupełniona i to jest ta obiecana chwila spokoju, tak? Gdzie możemy sobie coś podnieść, ubrać, chociaż w sumie na ten moment wygląda to trochę tak, że cokolwiek byśmy nie wzięli do ręki, to od razu wykorzystujemy. Warto zwracać uwagę na skrzynki, tak? Często one są gdzieś pochowane, to dla fanów takiej masowej, mocnej eksploracji. Jeszcze zobaczmy, tu jest chyba jakaś skrzynka. Chociaż to jest z amunicją. Czasem warto zaglądać w pewne zakamarki w trakcie misji, bo tam mogą kryć się fajne rzeczy. E, kolego, widziałem cię. Aha. No to cyk, palimy dwóch naraz. Coś jakby za nami biegało. Oddawaj buciki. Myślałem, że coś lepszego. Od Armaniego. Czy jak tam? To musi być jakiś sen. A to pewnie tak. To by było piękne, jakby się okazało, że to wszystko, co tu robimy, to tylko kryogeniczny koszmar. No i niestety to wygląda jak trochę gorszy przeciwnik na naszej drodze. Ja wiem, że nas po plecach walą, ale wykorzystuję to, że to jeszcze początek gry, gdzieś próbuję się w to wszystko wtrybić tak spokojnie. A przede wszystkim nie chciałbym, żeby ci wielcy panowie do nas podchodzili. Mimo, że mamy tutaj wodę na ziemi, to wydaje mi się, że ogień działa dobrze. Wow, ale zaszarżował, ale chyba też się zapalił. Nie, nie zapalił się. Nie chciałbym sprawdzać jego broni. Krematorn. Kurczę, chciałem zrobić unik w bok, niestety okazało się, że ściana nas tam trochę załatwiła w tym. Ej, krematorn mógłby zginąć, no właśnie, trochę życia nam oddać. No są niektórzy przeciwnicy, z którymi będziemy musieli się nauczyć jeszcze walczyć. Tak, krematorn, jak widać, warto unikać jego szarży. Trochę zrozumieć też jego kroki. Nie wiem, czy ta butla, którą ma na plecach, nie osłabiłaby jego mocy, ale mamy poziom trzeci. Okej, podsycanie płomieni. Nie wiem, czy możemy sobie chyba pozwolić. Było takie mruknięcie. Oczywiście rozwój postaci, tak, to pokaże, jak to wygląda. Różne statystyki, które podnoszą nasz poziom zdrowia, wytrzymałości, czy co to tam będzie. Max zdrowie. Gdzieś dojdziemy jeszcze do innych statystyk. Specjalne zdolności. Punkty zadawanych obrażeń i tak dalej, ale przede wszystkim to chciałem pokazać. Tu są nasze zdolności, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem łącznie, no, czyli coś doszło. Tak? Wybierz przeciwnika i przyciągnij go do siebie, zadając mu 34 punkty obrażeń, kradnąc zdrowie i nakładając na niego spopielenie. O panie, to dopiero będzie pożoga. Naprzód chociaż... Rozglądając się za skrzynkami. No i wspomniany motion blur. Podobno po premierze ma dość opcja, żeby to wyłączyć. Nie każdemu to pasuje. No przyznam, że sam w zależności od gry. Czasem stosuję, czasem odpuszczam. Rzeź. A, ukończona. Już myślałem, że nas wysyłali tu na rzeź. Odmieniec! Wyczuwam w twojej krwi zapach burzy, cały cuchniesz i nakór. Twoi ludzie są abominacją, wygnańcze. Kim ty kurwa jesteś? Outrider. To niemożliwe. Tyle niewykorzystanej mocy, tyle zamętu. Pragniesz odpowiedzi?
przeszłość się nie liczy, bo właśnie rozpoczynasz swe drugie życie. Nie zmarnuj go. Kto? Kto to był? Lord Zed jest odmienionym. Jestem człowiekiem, zwykłym gościem. Odmienionym? Co to kurwa jest? Ty... Nie wiesz, czym jesteś? Skąd masz ten mundur? Należy do mnie. Czyżby? Należysz do Outriderów, więc walczysz po złej stronie, odmieńcze. O czym ty do diabła mówisz? Tak, tak. Szeryf ci to wytłumaczy. Chodźmy. Gdzie ona jest? Tam. Tam. Co to jest? Szybko, szybko. Zrób wszystko, co trzeba, poruczniku. Shira? Ty żyjesz. Wybacz, że cię rozczarowałem. Wracasz z drugiej strony. Masz dla nas jakieś dane? Jaja sobie ze mnie robisz? Mam tu wojnę do wygrania. Albo mi pomóż, albo wracaj do kapsuły. Zaczekaj. Dopiero co obudziłem się w błocie i gównie. Bóg wie, jak wiele lat byłem nieprzytomny. 31 lat. Ja tyle czasu widzę, jak ludzie walczą i giną, a ty sobie drzemiesz w kapsule. Wybacz więc, że nie urządzam ci imprezki powitalnej. Co ci się stało? Anomalia. To się stało. Mówisz o tej burzy? Mówiliśmy, by nie lądować. Spaliło wszystko, bardziej złożone od chwytkownicy. Wszystkie dane. Wymazane. Nie mogliśmy siać, robić leków. Sytuacja była jak na ziemi przed odlotem. Walczyliśmy o resztki zasobów, jakie zostały. Szukaliście innego miejsca? Outriderzy mogli... Outriderzy nie żyją. Co? Anomalia nie pozwala opuścić doliny. Nie możemy nigdzie iść. Nie rozumiesz, prawda? Myślisz, że to sen? To się dzieje naprawdę. Uwierz mi, kurwa. Czy ci się to podoba, czy nie, też tkwisz w tym błocie i gównie, jak my wszyscy. Trzeba było się nie budzić. Tak. I co, przegapić to wszystko? Szeryfie, spóźniliśmy się. Ogary go mają. Zabrali go pod ziemię. Cóż, odbijcie go. Może to i nasza strona, ale nie nasz teren. Nie będę tracić ludzi przez Jakuba. Jakub? On nadal żyje? To raczej długo nie potrwa. To pójdę go poszukać. Szeryfie! Szeryfie! Już nieważne. Załatwię to. No, pani marszał. Zwana marszałkiem. Teraz, co istotne jeszcze, nim pożegnamy się w tym odcinku, chociaż zobaczysz, jak to wszystko potnę. Podczas gry będziemy mieli do wyboru poziom trudności, zwany też poziomem światów. On będzie się rozwijał wraz z naszą postacią, czy tym, jak po drodze będziemy walczyć. I na każdym wyższym poziomie nagrody, jakie możemy zdobyć, będą coraz lepsze. Czy to lepsze bronie, czy to lepsze rzeczy do wytwarzania, ulepszania przedmiotów. Ale jednocześnie będzie rósł też poziom trudności przeciwników i to dość odczuwalnie. Dlatego, szczególnie grając samemu, jeżeli poczujemy, że gdzieś się zablokowaliśmy, możemy przejść jeden poziom z powrotem niżej i za jakiś czas dopiero wrócić wyżej, jak zdobędziemy nieco lepszą broń, czy też dodatkowe zdolności. Warto o tym pamiętać, żeby nie zablokować się na pewnym poziomie i kurczowo jego trzymać. A tymczasem... To zrobimy sobie przerwę, masz nagrody do odebrania, no to może jeszcze skoczmy po nagrodę. A, tu jest nagroda, nie zwróciłem uwagi na to, że odbierz nagrodę. Pakiet złomu, bardzo pięknie. No to jak widać, że jeszcze później wpadają nagrody za poszczególne poziomy. Dojdźmy do ostatniego, co nam tutaj wpada? Legendarna broń, pakiet zasobów Tytan, no. Ale poziom wroga 12, rzadkość łupu 500% i tak dalej, no. Więc Jakub trochę ma kłopoty i muszę go uratować. Przynajmniej niektóre rzeczy się nie zmieniają. Nawet jest mi dobrze. Hej, Shira. Jestem gotowy i namierzam Jakuba. Kim są te sukinsyny do diabła? To zbiry, porywacze dzieci i handlarze narkotyków. Nazywają się ogarami. Wierz mi, nikt nie będzie za nimi tęsknić, jeśli poślesz paru z nich do piachu. To czemu do tej pory nic z nimi nie zrobiłaś? Szczerze?
Dlatego, że ich czarny rynek wpływa na zadowolenie naszych żołnierzy. No i przynajmniej nie zjadają własnych dzieci, jak ci buntownicy, z którymi walczymy. Tak, spotkałem paru z nich. Nieprzyjemne typy. No dobrze, więc na misję ratunkową wyruszymy już w kolejnym odcinku, a tymczasem wtedy też zwiedzimy naszą bazę, chociaż to jest jedna z wielu baz, a tymczasem zrobimy sobie małą przerwę, a więc dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!